Będzie bardzo mocno w tym roku widać przede wszystkim, że Opole jest stolicą polskiej piosenki. Do takiego tradycyjnego prezentu, który zawsze trafia na aukcji, cieszy się ogromną popularnością, czyli kompletu biletów. W tym roku mamy wyjątkowe podarunki ze strony uczestników samego festiwalu. Po pierwsze bardzo okazała, co widać, piękna suknia Justyny Steczkowskiej, której występowała w Opolskim Amfiteatrze. Udostępnimy te zdjęcia z tego występu, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć, jak pięknie w tej sukni można, o właśnie widać, jak pięknie w tej sukni można wyglądać. Również komplet płyt, które są osobiście przez Justynę Steczkowską podpisane. Mamy też pana Sławomira Łosowskiego, lidera zespołu Kombi. Jego własny rysunek, grafikę wykonaną podczas 55. Festiwalu Polskiej Piosenki. On występował wtedy, wygrał jeden z konkursów w 2018 roku z zespołem, a przy okazji narysował scenę Polskiego Amfiteatru w swojej interpretacji, więc myślę, że unikatowy, bardzo ciekawy prezent, pięknie związany z miastem i z tym, z czego jesteśmy dumni, więc liczę na ogromne powodzenie. I ja zapraszam wszystkich do Opolan, bo to chciałem podkreślić, podziękować sztabowcom za kolejną organizację sztabu, że pomimo trudnych czasów w Opolu sztab będzie bardzo prężnie działał i chciałbym zaprosić Opolan do kwestowania i wysyłania środków wspierania Wielkiej Kwestii Świątecznej Pomocy. Ja również odbieram w tym roku razem z synem swoje własne skarbonki, będziemy zbierać na rzecz orkiestry. Myślę, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła grać już w marcu w sercach wszystkich wolontariuszy, w sercach osób, które pomagały słabszym w trakcie pandemii, która zresztą cały czas trwa, w sercach harcerzy, w sercach strażaków ochotników, w sercach wszystkich wolontariuszy, którzy wspierali naszych starszych, bardziej potrzebujących mieszkańców w walce z pandemią. I niech tym wspaniałym podsumowaniem tego roku już tak naprawdę naszej walki z pandemią będzie ten niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie szczędźmy grosza, bądźmy hojni. Zachęcam też bardzo serdecznie do brania udziału w poszczególnych licytacjach, do włączania się w zbiórkę, do puszek, tak jak pan prezydent powiedział, wolontariusze będą testować w całym mieście od godzin porannych. Dlatego pokażmy, że ten trudny rok, który jest za nami, zakończy się takim wspaniałym finałem, troszkę tak w taki metaforyczny sposób, w tą niedzielę najbliższą i że po raz kolejny pobijemy rekord. Przedmioty są do wydecydowania są wyjątkowo atrakcyjne i takie, które są jedyne w swoim rodzaju. Pan prezydent powiedział o sukni Justyny Steczkowskiej. Ja dodam, że jest to suknia zaprojektowana przez samą wokalistkę. I w tej sukni wystąpiła na deskach Polskiego Amfiteatru w 2015 roku, odbierając nagrodę dla najlepszej artystki roku. Artystka nagrała również w tej sukni teledysk Miej Odwagę. Szanowni Państwo, ale mamy nowość. Mamy dwa złote bilety od miasta Opola, od prezydenta Opola. Złoty bilet Rytmie Kultury, który zawiera zaproszenia dla czterech osób na koncerty, spektakle oraz wystawy w miejskich jednostkach kultury, a także złoty bilet w Rytmie Sportu, który oferuje karnety na wszystkie mecze w sezonie 2021-2022 trzech największych polskich klubów sportowych, Odry Opole, Gwardii Opole oraz Kolejarza Opole. Nie lada gratą, to muszę podkreślić, dla fanów serialu Szać, będzie naszyjnik Serafina. Ten naszyjnik jest do wycytowania. Jest to autorski projekt wykonany ze srebra przez krakowskiego rzeźbiarza. Na potrzeby serialu powstały tylko 3 egzemplarze tego naszyjnika. Wszystkie zagrały w serialu. I dodam, że Serafiny są to najsłynniejszy z aniołów, najwyższe rangą z chóru aniołów. Ten naszyjnik również będzie można wycytować na specjalny aukcji. Jest to unikatowa, tak jak pan prezydent powiedział, wersja. To jest trochę mniejsza siostra, bliźniaczka naszej opolskiej karoliki. Również bardzo unikatowa, nie do dostania, nie do kupienia. I jeżeli ktoś z Państwa chciałby wylicytować karolinkę, bo
nie zamierza ubiegać się o nagrody, występować podczas konkursów, podczas KFAP, to jest jedyna taka szansa. Tu pan prezydent pokazuje, ja może zacznę od Olgi Tokarczuk, czuły narrator, zbiór najnowszych esei, noblistki ze słynną mową noblowską. W 2020 roku w grudniu odbyło się jedyne spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk online, podczas którego podpisała ona 500 egzemplarzy książek dla czytelników. To jest jeden z tych egzemplarzy z autografem autorki, noblistki. I druga książka, to jest bardzo wybitna, Winokrąg Wiesława Wyślickiego. Poza tym tutaj widzicie Państwo vouchery. Są to vouchery, jeden z nich na dwugodzinną sesję nagraniową w studiu nagrań Muzeum Polskiej Piosenki. Drugi voucher dotyczy kursu ceramiki, który mamy nadzieję będzie odbywał się od marca do czerwca w Galerii Sztuki Współczesnej. Będzie to 12 spotkań po 3 godziny pod okiem doświadczonych artystów. Proszę Państwa, mamy przed sobą koszulki. To jest koszulka reprezentacji polskiej, unikatowa koszulka reprezentacji polskiej. Dziękuję bardzo pan ksiądz kapelan sportu polskiego Jerzy Kosz, włączył się w naszą licytację z certyfikatem podpis trenera Jerzego Brzęczka, wtedy kiedy jeszcze był trenerem, z kilkunastu dni podpis Łukasza Piszka, Jakuba Kaszczykowskiego. No i jeszcze jedna atrakcja, o której jeszcze nie było wspomniane. Któż by nie chciał, oglądamy mecze, przychodzimy na trybuny, ale któż by nie chciał poczuć się chwilę, przez chwilę częścią drużyny. Odra Opole zapewnia taki dwuosobowy wyjazd na mecz razem z drużyną. Będzie można od kuchni nieco zobaczyć, jak wygląda przygotowanie do meczu, jak obrońcy się koncentrują, co trener im mówi. Myślę, że to jest gratka, bo rzadko nawet filmy dokumentalne pokazują nastroje z szatni, nastroje z autobusu, z hotelu, a tutaj kibic, który to wyinstytuje, będzie miał taką możliwość. Już w tej chwili od dzisiaj, od godziny 14 do godziny 20, aż do piątku, wydajemy identyfikatory puszki, tak zwane zestawy wolontariusza, wszystkim naszym wolontariuszom, po to, aby oni się nie kumulowali w niedzielę ze względów bezpieczeństwa. Rozłożyliśmy to na najbliższe 6 dni, tak aby każdy czuł się bezpieczny, bo w tym momencie bezpieczeństwo naszych wolontariuszy jest zdecydowanie najważniejsze, jest dla nas priorytetem. Wolontariusze wyjdą na polskie ulice, będziecie ich widzieć we wszystkich dzielnicach miasta Opola. Wolontariusze na naszych polskich ulicach będą od godziny 9 do godziny 20, ale dzięki temu, że akurat 31 stycznia przypada niedziela handlowa, to także będziecie mogli Państwo spotkać w opolskich centrach handlowych, które grają razem z nami, które przyłączają się, jak Jurek mówi, do tej gorącej zadymy w środku zimy. Niestety nie możemy podejmować żadnych działań, które powodowałyby kumulowanie się ludzi w jednym miejscu, o jednej porze. To pod względem bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo jest najważniejsze. W związku z tym, razem z serduszkiem, które w tym roku nie będzie przyklejane, tylko będzie wydawane do ręki, każdy darczyńcy chcemy, aby każdy z mieszkańców otrzymał przynajmniej jeden tak zwany zimny ogień i o godzinie 20 symbolicznie odpalił go w swoim domu, w tym miejscu, gdzie się będzie znajdować, na ulicy miasta, po to, żeby tak symbolicznie podziękować za to wspólne bycie razem.